Państwo, witamy pod powiatowym nadzorem budowlanym. Tutaj jako poseł podejmuję interwencję i podejmę interwencję w sprawie zagrody Żubrów. Otóż, drodzy Państwo, fakty są takie, że zagroda Żubrów, bardzo dobra dla naszego regionu inwestycja, ciesząca się gigantyczną popularnością jeszcze poprzedniej kadencji Sejmu, można powiedzieć, w tej kadencji Sejmu stała się elementem rozgrywki politycznej. Niestety, i powiem to wprost, a mianowicie fakty i chronologia jest następująca. Decyzje podjęte jeszcze w 2022-2023 roku. Wówczas pani profesor Olech, najlepsza specjalistka w Polsce od żubra, zdecydowała i wybrała Brzezie. Nie ja wybrałem Brzezie, chociaż cieszę się oczywiście, że to jest w Raciborzu. Tylko tą konkretną lokalizację wybrała pani profesor. Tam tym żubrom jest bardzo dobrze. Program miał być jednym z elementów obchodów stulecia Lasów Państwowych. Co się w Lasach Państwowych teraz dzieje pod tymi rządami, to każdy jest świadomy. I ten program stulecia obchodów porzucili. Natomiast to, że żubry w Polsce muszą mieć nowe zagrody, to o tym każdy merytorycznie zajmujący się żubrem wiedział, w lasach też o tym wiedzą. O tym mówiła pani profesor Olech i to Raciborzanie też mieli przekazywane, że tych kilka stad, w których w Polsce funkcjonują w tej chwili przez choroby genetyczne, narasta tam duży problem, przez to trzeba je zwiększać pulę miejsc, w których żubry będą sobie własną pulę genetyczną hodowały po to, żeby te choroby genetyczne się nie pogłębiały. No takie ABC genetyki. Natomiast cóż się wydarzyło? Jak Państwo wiecie, 15 października, czyli blisko rok temu, w wyborach Polacy zdecydowali o tym, że koalicję stworzył Donald Tusk z przedstawicielką tutaj lokalną, panią Lenartowicz, w swoim składzie. I okazuje się, drodzy Państwo, że później, kiedy także przejęli, rzucili się na różnorakie stołki, tak też trzeba powiedzieć, między innymi w Lasach Państwowych. Była czystka kierownictwa i w kwietniu, w wyniku huraganu, który nawiedził ziemię raciborską, było trochę strat po stronie powiatu wodzisławskiego także, ale wtedy też zawaliła się wiata. Wiata, drodzy Państwo, która była jednym tylko z elementów, bo przypomnę, że jest zagroda Żubra, to jest jeden element. Drugi element to jest Centrum Edukacji Leśnej i ten budynek stoi, jest do wykończenia, świetnie służy. Lasy były cały czas z niego dumne, niestety przez kierownictwo polityczne dzieje się inaczej. No i jeden dodatkowy, drobny element, tak naprawdę nie najistotniejszy, który można by posprzątać i albo umożliwić funkcjonowanie, albo szybko wznowić tą budowę. Otóż okazuje się, drodzy Państwo, że blisko pół roku od tego czasu, kiedy ta budowana wiata, czyli wiata w trakcie budowy, uległa zniszczeniu w trakcie huraganu, tam nic nie zrobiono. Ta wiata jak leżała, tak leży i Platforma Obywatelska mówi, zdarza się, że ona tak leży, bo wstrzymuje to powiatowy nadzór budowlany, więc my tutaj w powiatowym nadzorze budowlanym, zresztą to jest stanowisko też Lasów Państwowych, tą interwencję podejmujemy, żeby zaczęli działać. I to jest element formalny. Natomiast, drodzy Państwo, ja się chcę podzielić elementem nieformalnym, a mianowicie przekazano mi z bardzo wiarygodnego źródła, ale oczywiście nie złapałem za rękę, informację, że ta sprawa trafiła do TVN-u. TVN24 jeździ, nagrywa, poinformowali nawet te osoby, które tam przebywały, że informacje mają od pani poseł Lenartowicz. Ja za rękę nie złapałem, więc oczywiście nie będę publicznie oskarżał, ale to pokazuje, że zamiast udostępnić raciborzanom świetne miejsce do rekreacji, mamy piękny czas, lato już minęło niestety, chociaż tam dzieci się świetnie czuły, jest piękny plac zabaw, mamy czas jesienny, kiedy sprzyja też pogoda tym spacerom, to jest niemożliwe, bo znowu mamy do czynienia z obrzydliwą polityką na takim poziomie niestety lokalnym, gdzie jeden z polityków Platformy chce sobie ugrać jakieś punkty tym, że będzie to rozgrywał razem z TVN-em, że tam doszło do, nie wiem, katastrofy w wyniku huraganu. No, drodzy Państwo, przepraszam, weźcie się w garść, droga Platformo, weźcie się do roboty, już wielokrotnie wzywaliśmy do tego i formalnie powiatowy nadzór budowlany, oczywiście tu interweniujemy, żeby przestało to być wstrzymywane, bo to jest oczywiście formalny pretekst i to jest moja ocena, ale też drugi punkt tej oceny, Platformo, weź się w garść. Swoimi decyzjami, tą wojną polsko-polską, szkodzisz Polakom, szkodzisz mieszkańcom Raciborza.
mieszkańcy Raciborza, zamiast mieć świetną atrakcję, Racibórz mógłby się rozwijać, zamiast mieć miejsce do spacerów, pięknie spędzać weekendy, przecież tam było mnóstwo ludzi, tam się wręcz auta nie mieściły na tym parkingu i była osoba na osobie, kiedy można było zwiedzać to, to okazuje się, że Raciborzanie stali się zakładnikiem jakiejś obrzydliwej gierki politycznej. Jeszcze raz powtórzę, ja za rękę nie złapałem, ale to jest moja opinia i w ramach tej opinii uważam, że to jest naprawdę skandal. Czekajmy na ten materiał TVN-u. Jeśli będzie, to potwierdzi moje zdanie. Jeśli nie będzie, no to jestem gotów przeprosić za te słowa, chociaż wiem z bardzo wiarygodnych źródeł, że ten materiał po prostu będzie i jest elementem gry politycznej. To, czemu chcę dać wyraz oburzenia, zaprotestować, powiedzieć, że to jest obrzydliwe, to to, że te gierki polityczne lokalnej platformy i pani poseł między innymi, jak te źródła różnorakie donoszą, odbijają się i są ze szkodą, dzień dobry, są ze szkodą dla mieszkańców Raciborza, są ze szkodą dla naszego regionu. I mamy kolejny przykład, kończę ten wątek samej zagrody, ale mamy kolejny przykład, kiedy szefowa zespołu do spraw przeskalowanych inwestycji, tak się nazywa przecież zespół, którym dowodzi pani Lenartowicz, między innymi stoi za tym, że rząd Donalda Tuska odpuścił zbiornik Kotlarnia, przypomnę 20 parę metrów, milionów metrów sześciennych rezerwy przeciwpowodziowej, że przedstawiciele Platformy w Raciborzu odpuszczają inwestycje z parkingiem wielopoziomowym i oddają tą dotację, odpuszczają inwestycje z parkiem, który powinien powstać koło Kościoła Matki Bożej, odpuszczają inwestycje, drodzy Państwo, ze szczelnicą. 5 milionów złotych już zostało wydane i to jest naprawdę szkoda wielkich rozmiarów. Tutaj będzie jeszcze osobna informacja dla mieszkańców Raciborza, co w tej sprawie zrobimy jako Zjednoczona Prawica. Ale kolejny element i kolejna cegiełka do tego, że po prostu zwijają miasto, zwijają Racibórz i widać też to jak na dłoni, kiedy chociażby dotyka to strażaków. Strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, którzy mieli już teraz ogłaszać przetarg na budowę i nie mogą, jak to u Platformy pieniędzy nie ma i nie będzie, nie mogą ogłaszać tego przetargu, bo znowu niestety rządzą ci, którym nie pasują inwestycje, którym nie pasuje rozwój Polski, nie pasuje to, że Polska powinna się rozwijać równomiernie, że nie ma Polski A, B, C, wielkich metropolii i małych miasteczek, tylko właśnie we wszystkich miejscach w Polsce każdy ma prawo tak samo do tych inwestycji publicznych. I my to widzimy przy Platformie Obywatelskiej, że oni znowu teraz, nawet proponując te swoje nowe mechanizmy, znowu przewkładają wajchę i całe pieniądze, cała kasa będzie szła tylko na metropolię. To oburza, zwłaszcza, że Platforma przecież ma tu, rządzi tym miastem, ma tu swoich przedstawicieli. Dlaczego ci ludzie nie protestują? Ba, dlaczego oni w tym uczestniczą, współuczestniczą, na przykład jak pani Lenartowicz, szefowa zespołu do spraw przeskalowanych inwestycji, między innymi CPK. To jest po prostu skandal, drodzy Państwo, to jest oburzające. I nie jest to oburzające dlatego, że mnie to dotyka, czy nie, bo oczywiście jestem związany z Zagrodą Żubrów, będą mnie z tym politycznie łączyć. Ja się nie będę uchylał oczywiście, ale jestem oburzony jako mieszkaniec tego regionu. W głowie mi się nie mieści, jak można tak szkodzić regionowi, z którego jest się wybranym, miastu, który się reprezentuje i ludziom, dla których powinno się służyć. Zagrody Żubrów, to co pan poseł podkreślił, o tym, że Zagroda Żubrów powstała w Raciborzu, w Brzeziu, nie przeważyły względy polityczne, tylko względy przyrodnicze. Jeszcze raz powtórzę, to, że Zagroda Żubrów znalazła się w Raciborzu, to są względy przyrodnicze, nie polityczne, natomiast widać, polityka też naszą zagrodę niestety dopadła. W momencie, kiedy odchodziłem z tego miejsca, było ono właściwie już na ukończeniu. Myśmy planowali, że z początkiem czerwca udostępnimy ją mieszkańcom, turystom. Świetny produkt turystyczny, nie tylko jako sama zagroda, ale również całe Centrum Edukacji Leśnej, o tym się często zapomina, ale to nie tylko ścieżka i same zwierzęta, które oczywiście są tam naszym oczkiem w głowie i to jakby ich relokacja, tak, i jakby rozszerzanie tej populacji, żeby w jak największej ilości punktów w Polsce one mogły się reprodukować, już nie chodźmy w względy biologiczne, leśne i tak dalej, natomiast samo miejsce jako produkt turystyczny świetnie się bronił, doskonała lokalizacja, dobry dojazd właściwie z całej metropolii górnośląskiej sprawiał, że mielibyśmy tutaj w Raciborzu kolejny element, który przyciągałby ludzi do naszego miasta, tak? Niestety, no nie oszukujmy się, tak? No, można to nazywać katastrofą, chociaż ja jestem przeciwnikiem tego typu określeń, bo po pierwsze Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego no do dzisiaj nie wydał żadnej decyzji, więc mówienie tutaj o katastrofie jest raczej grą polityczną niż właściwym stwierdzeniem tego, co tam się stało, bo to jest po prostu przewrócona, drewniana, wolno stojąca wiata, altana, zwał jak zwał, która nie przeszkadza w normalnym korzystaniu z reszty
z reszty obiektu. Bo przypomnę tylko, budowa zagrody była podzielona na 3 etapy. Ten etap pierwszy już dawno jest oddany do użytku, można z niego korzystać. Zagroda jest ogrodzona płotem, tak samo jak cała reszta tego placu budowy, który, mówię, w bardzo krótkim czasie powinien zostać ukończony. Kiedy ja odchodziłem z lasu, właściwie już skupialiśmy się na pracach wykończeniowych i na takich rzeczach, powiedzmy, w cudzysłowie, dekoracyjnych, organizacyjnych, jak to wszystko ma funkcjonować, w jakiej formule i tak dalej. No teraz stoi to pod znakiem zapytania, bo jak się wydaje, polityczne zacietrzewienie jednego z polityków Raciborskiej Platformy sprawia, że trzeba obiekt zamknąć, bo kojarzy się tej osobie on niewłaściwie. Nie wynosiliśmy tej sprawy na poziom sporu politycznego. Pół roku czekaliśmy spokojnie na różne rozstrzygnięcia, działania, ale każdy sobie zdroworozsądkowo może odpowiedzieć, ile powinno trwać takie postępowanie. Pół roku już mija, przypomnę. Pół roku czekamy na topisko. I druga rzecz, też zobaczcie Państwo te nowe, tak profesjonalne kierownictwo Lasów Państwowych, a już mają przy zbliżonym projekcie gigantyczną wtopę, a mianowicie z Niepołomic przewozili jeden z żubrów był przewożony w Niepołomicach i w trakcie transportu, drodzy Państwo, padł, udusił się, został uduszony. To pokazuje, jak ci ludzie zarządzają Lasami Państwowymi, jacy to są profesjonaliści. W naszych czasach te 4 żubry bez problemu przejechały w świetnych warunkach i w tej zagrodzie, na szczęście, to myślę jest taki pozytywny element, w tej zagrodzie mają się bardzo dobrze. Pokazuje na polityczne zacietrzewienie, więc nie można tego tak sprawy zostawić i rzeczywiście trzeba reagować w związku z tym ta interwencja. Mhm.